Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Moda Eko Kreatywna. Jest to kanał o modzie eko, o odzieży z second handów, odzyskanej, o dobrych materiałach, o dobrym stylu, a także o sztuce i o tym, jak sztuka ma się do życia codziennego. Także zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie znacie mojego kanału, nazywam się Kinga Nurkowska. Proszę Was, jeśli spodoba się Wam filmik, zasubskrybujcie i polubcie go. A tymczasem dzisiaj chcę Wam pokazać haul lumpeksowy i zabieram Was do lumpeksu, bo wybrałam się do Wadowic. Wybrałam się do sklepu na ulicy Baharskiej. Właściwie to są dwa sklepy. Jeden to jest vintage shop, drugi taki normalny second hand. Przy okazji pojechałam też do innego jeszcze sklepu z odzieżą używaną w Wadowicach, gdzie zwykle zaglądam. Także jeśli Was ciekawi, co tam można kupić, jakie są te sklepy, jaki tam jest asortyment i co tam kupiłam wraz ze stylizacjami, to zapraszam na ciąg dalszy. Przechodzimy. No i cóż, kochani, oczywiście, że kupiłam super rzeczy. Najpierw pokażę Wam tą relację, czyli zabieram Was do lumpeksu. Zaprosił mnie do tego sklepu na Baharskiej właściciel. No, to znaczy kiedyś dzwonił i dziękował mi za filmik, a później właśnie dogadaliśmy się, no i akurat teraz trafiłam, że był w sklepie i tutaj zobaczycie przebitkę. Właśnie z tego sklepu są tam piękne meble, ręcznie malowane, takie ludowe. Zakochałam się po prostu, bo w ogóle świetne jest wnętrze tego sklepu. I właśnie zaraz pokażę Wam wszystkie te rzeczy. Cześć kochani! Nagrywam się Wam z samochodu. Jestem w Wadowicach. Jadę w korku, dlatego też stwierdziłam, że wykorzystam czas, bo jest strasznie długo tu stoję. Ale zobaczymy, co się uda dorwać. Może nagrywki jakieś Wam zrobię w sklepie. No i tak, będzie na pewno haul, jeżeli uda mi się kupić jakieś fajne rzeczy. Także idziemy dalej i trzymajcie kciuki, żeby się coś fajnego udało znaleźć. No i tu jest sklep na Baharskiej, odzież vintage. No, nutki są też fajne. Moi drodzy, pokazuję Wam tu wnętrze sklepu tego dolnego vintage. Bardzo fajne jest to wnętrze. Naprawdę fajnie urządzone, podoba mi się i już pokazywałam oczywiście, więc możecie zajrzeć do pierwotnego filmiku o tym sklepie. Tam będzie więcej szczegółów, ale tymczasem jeszcze zachwycam się cały czas tymi szafami ludowymi. Tam jest napisane 1801, no nie wiem, czy to jest możliwe. Możliwe pewnie. To jest taka szafa posagowa, stara. Piękna. Przepiękna. No i tutaj przebitki, drobne przebitki rozkładu tego sklepu. Jest tam sporo wieszaków. Na każdym w sumie wieszaku są trochę inne rzeczy. Tutaj są jakieś takie komplety, ale już przechodzimy na górny sklep, bo tak naprawdę nie spędziłam tam aż tak dużo czasu i nie było za bardzo też możliwości cały czas kręcenia. No i zobaczcie, tutaj jest trochę bielizny na wejściu, ale za chwilę już przechodzimy sobie do części z butami, bo bardzo zawsze fajne buty tam są, więc ja zawsze oglądam tam, jakie tam jest obuwie, dużo nowych rzeczy, więc naprawdę fajne, nowe buty można dorwać. Także zawsze oglądam, tu były całkiem fajne klapki Desiguala, których de facto w końcu nie wzięłam. No i różne rzeczy, które przeglądałam i które mi się całkiem podobały. Fajne buty na koturnie, ale których koniec końców też nie wzięłam. Sobie tylko poodkładałam takie, które mi tam pasowały w miarę. Dalej są bluzki, takie wieszaki ze spodniami, spodenkami, ale też niespecjalnie byłam, szczerze Wam powiem, zainteresowana tymi spodniami i spodenkami. Będę oglądać też za chwilę jakieś tam bluzki, żakiety. Żakietami byłam zainteresowana i sukienkami głównie. I też jest tam cały taki właśnie dział sukienkowy. Tutaj spódnice akurat oglądam. Też jakoś specjalnie spódnice mi nie wpadły w oko. Natomiast właśnie więcej czasu zdecydowanie spędziłam na żakietach potem i na sukienkach. No i też trochę rzeczy tam znalazłam. I torebka. Na torebki też naprawdę były fajne. No i tak dla ciekawostki powiem Wam, że niestety zgubiłam tam moje okulary, ale panie w sklepie później je znalazły, więc będę musiała sobie kiedyś odebrać takie moje ulubione słoneczne, więc byłam bardzo niepocieszona przez chwilę.
no i teraz przymierzalnia. W przymierzalni też sporo zmierzyłam. Sukienka, którą mam teraz w filmiku na sobie, a jest naprawdę rewelacyjna. I żakiet też, który kupiłam, który zobaczycie w stylizacjach. Przepiękny z lnu żakiet z Zary, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie uszyty, przepięknie uszyty. Sukienka ma świetny kolor i bawełniany materiał, więc też byłam zadowolona. Bardzo fajne spodnie w dużym rozmiarze, ale w końcu nie wzięłam tych spodni, bo powiem Wam, że jakoś nie mam dużo chętnych na spodnie. Może źle zrobiłam, no trudno. Jeżeli jesteście z Wadowic i potrzebujecie dużych, fajnych, letnich spodni, no to tam były takie przepiękne, różowe w kwiaty. Trochę się potem biłam z myślami, czy ich nie wziąć, ale de facto koniec końców ich nie wzięłam. Za to żakiet, który mam tam na sobie, wzięłam i jest to żakiet z jedwabiem vintage, więc też przepiękny w kolorze takiej pomarańczy soczystej. Tutaj kolejny żakiet, taki dłuższy, taki kurtko-żakiet mierzyłam, też z lnu, ale też go nie wzięłam w końcu. Wyszłam już i teraz jadę do I Love Odzież Używana. Zostawię sobie tylko zakupy, patrzcie. Patrzcie, jaka torba. Wielgachna, ogromna torba. Zrobiłam bardzo fajne zakupy. Trochę z przymierzalni to widzieliście, ale zobaczycie, jak będzie serio w mierzeniu. I też rzeczy z tego tutaj vintage sklepu, które były na wagę. Jestem teraz pod tą odzieżą używaną, ale już wiele razy Wam pokazywałam ten sklep, więc się nie będę powtarzać. Kto nie widział, to niech sobie wyszuka w playliście Zabieram Was do Lumpeksu, czy też polecam Lumpeksy. A tymczasem ja tam idę pogrzebać i zobaczycie później, już całkiem później, reportaż, w sensie co mi udało się kupić, czy w ogóle coś tu kupiłam. No i teraz co kupiłam? Moi drodzy, jest tego tyle, że po prostu nie wiem, od czego zacząć. Torby, buty nowe, spódnice, jedwab, trzy żakiety, dwie kurtki. No naprawdę, naprawdę mnóstwo rzeczy mi się udało kupić i naprawdę, naprawdę fajne te rzeczy. Także chyba zacznę w takim razie od tych wszystkich akcesoriów, toreb i butów. A potem będziemy mierzyć, bo niektóre z tych toreb też przymierzę dla Was oczywiście, może nie wszystkie, tyle ile tam się uda. Niektóre te akcesoria wystąpią w stylówkach z ciuchami, które będą później, także nie będziemy wszystkiego, wiecie, robić naraz. Okej, zacznę od butów, bo przepiękne buty kupiłam. Najpierw Wam pokażę takie złote buciki, które kupiłam na... Gdzie ja je kupiłam? Na Barskiej właśnie, dla Asi. Bo szukała takich butów teraz do teatru, do występów i to są złote, skórzane buciki vintage. Tam trzeba fleczki wymienić, ale są przepiękne, zobaczcie zdjęcia. No i kolejne buty vintage, jakie kupiłam, niestety za duże na mnie, ale cudowne po prostu. 5,5 rozmiar, myślę, że to jest około 39. Tak, coś takiego, zobaczcie, całe ze skórki, przepiękne, z takiej jakby skórki wężowej. Pewnie nie są ze skórki wężowej, tylko tłoczone, aczkolwiek no nie wiem. I mają cudowne ozdoby po prostu. I zobaczcie w jakim super stanie, jak są super te obcasy utrzymane. Oczywiście podejrzewam, że flek będzie trzeba wymienić, bo będzie już stary. Ale patrzcie, w środku jak nowe, piękne po prostu są. No i te prześliczne kolory z przodu. No w ogóle styl tych butów jest rewelacyjny po prostu. Tu jest taka malutka zadrapanie, ale to naprawdę przy całych tych butach, jak się to jeszcze wypastuje, to w ogóle tego nie będzie widać. Natomiast no, kształt butów, kolor i styl są cudowne, cudowne. Jeżeli ktoś ma taki rozmiar, to będzie szczęściarzem. No patrzcie na ten zamszowy kwiatek, po prostu ideał na jesień, do jakichś stylówek jesiennych. Przepiękne. Creation Studio. Myślę właśnie, że to jest 39. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że zmierzę wkładkę, ale tak mi się wydaje.
Kolejne buty są w nowych trendach, co ciekawe. I zobaczcie, tu jest jeszcze metka, więc nie były nigdy noszone, bo zobaczcie, może ktoś mierzył. Tutaj w ogóle nie jest starte. I są te modne obcasiki teraz, takie mikro obcasiki. Takie do czubka, skórzane oczywiście buciki i to jest rozmiar też 39, czyli idealne, bo kobiece, tak jest odkryty. No i bardzo wygodne obcasy, takie buty w trendach i naprawdę też nowe. Super, przepiękne. Wiecie co, z jednej strony takie czubki trochę wydłużają stopę, ale z drugiej strony one też dodają takiej lekkości i delikatności stopie. To mi się wydaje, że właśnie takie buty są bardzo, bardzo kobiece. Idziemy dalej. Kolejne nowe buty, słuchajcie, nie wiem, mam szczęście na maksa, patrzcie. Buty z przyklejoną, jeszcze nic nie zdartą metką. Też może ktoś je mierzył, bo te w ogóle podeszwy są totalnie nienaruszone. W dodatku to są wagabondy, bardzo fajne, z zamszu, z takiej suet skórki. I patrzcie, jakie śliczne obcasy. No po prostu rewelacyjne takie buty na co dzień do biegania. Czy do pracy, czy na zakupy. Przepiękne, w kolorze takiego czekoladowego brązu chłodnego. Naprawdę przepiękne są. Tutaj oczywiście jest oznaczenie, że to jest skóra i tak dalej. Śliczne buty, one będą dla Asi, jeżeli będą na nią dobre oczywiście. Ale jestem no zauroczona. Są naprawdę no, nówki i piękne, przepiękne. Super buty. Mam nadzieję, że będzie zadowolona i będą na nią dobre. Słuchajcie, kolejne buty i znowu są to... Są to sandały bardzo w idealnym stanie, może były noszone z raz, bo tutaj jest lekko przybrudzone, ale zobaczcie na tą stronę. 38, granatowe, skórzane sandałki japonki, patrzcie, jakie fajne. Bardzo wygodne, bo już je też mierzyłam. Oczywiście na mnie są trochę za duże, no jednak to jest 38. Śliczne, skórka i skórka jest i na podeszwie, i te paski są skórzane i bardzo wygodne. Tutaj jest regulacja. Śliczny granat też, naprawdę super, super buciki. Mam jeszcze inne japonki w sklepie, nowe, więc jeśli szukacie wygodnych, to jak lubicie japonki, oczywiście ja bardzo lubię japonki, jak chodzi o sandały. No, zerwał mi się tu taki wiatr, że przez chwilę była szansa, że cały statyw z nagrywaniem i wszystko poleci, ale udało się, ale niesamowity zryw wiatru był. Dobra, lecimy dalej. No i słuchajcie, jest tutaj duma, bo znalazłam kolejny raz projektanckie buty, buty z marki Dimon w Brazylii. I to, bo są dwie takie marki, jedna jest taka zwykła, tania, a to jest ta Dimon, taka właśnie projektancka. Pokażę Wam tutaj, może się uda, to logo. Mam jedne takie bardzo fajne, właśnie też lakierowane szpilki, też sandały. Zobaczcie, jakie są przepięknie wykonane. To są naprawdę ręcznie szyte buty ze skóry najwyższej jakości. No po prostu wow. Zobaczcie, jaki piękny wzór mają. Jakie kolory w ogóle. Cudowne buty, naprawdę są cudowne. Słuchajcie, i to jest 37, więc one są na mnie dobre. Zastanawiam się, czy sobie zostawić. Jeśli będą mi do czegoś pasować, z tym fioletem tutaj, to jest taki atramentowy fiolet, granat, no to być może zostaną ze mną. Ale nie jestem przekonana jeszcze, bo mam tych butów na obcasie sporo. Zobaczcie na... muszę to zasłonić, bo mi się twarz fokusuje. Zobaczcie, jakie piękne obcasy modne. No przepiękne, nienaruszone, patrzcie. Nowe buty po prostu. Nie wiem, może komuś ktoś raz włożył na jakąś imprezę. Coś tutaj było mierzone, ale wygląda jakby nigdy nie były noszone po prostu. Także naprawdę buty się strasznie udały i są przepiękne. Wszystkie. Wszystkie mi się podobają. Dobra, teraz torebki. Tutaj mam torebeczkę, która po prostu skradła moje serce totalnie. Skórzana torebka z takimi tutaj materiałem i z takimi przepiękny kolor ma po prostu. Tutaj jest taki mikrozaciek, ale wiecie co? Fal 6. Nie, to nie jest zaciek, przepraszam. Wiecie co, myślałam, że to jest zmieniony kolor. Po prostu skóra ma minimalnie inny odcień tutaj, bo to jest takie jakby lokalsi to robią. I wygląda to jak jakaś Indonezja, coś takiego, bo tutaj jest właśnie taka jakby w chińskie motywy ten materiał.
I patrzcie, no w środku jest, powiedzmy sobie, no to jest vintage torebka, no taka normalna, nie ma tutaj szału, tu nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego wykończenia, ale ma zamek, zameczek jest jak najbardziej, w środku jeden i ma bardzo fajny kształt ta torebka, no po prostu jest przekochana, no i ma długi pasek regulowany, co jest też oczywiście ważne. Fajna być może do którejś stylówki, zobaczycie ją. Bardzo pojemna torebka, duża naprawdę, bo zobaczcie, ona ma tutaj taki gruby bok. Świetna jest, po prostu świetna. Kolejną torebkę kupiłam za 3 zł dla siebie, chcę ją odczyścić. Zobaczymy, jak się sprawdzą szmatki, które zakupiłam, ekoszmatki do czyszczenia wodą. Pokażę Wam może na tej torebce to właśnie. A może to już widzieliście nawet, bo już nie wiem, jakiej kolejności te filmy będą. Słuchajcie, bardzo fajna skórzana torba Libeskind ze świetnym środkiem, patrzcie, i miętowa, więc kolor, który uwielbiam, lekka, taka właśnie w stylu takim trochę zmiętym, ma dużo przegródek w środku, bardzo ładne i bardzo porządne miedziane wykończenie tutaj, widzicie, wszystkie te rzeczy są super wykończone, no i tak, będzie mi chyba pasować do przymierzenia do tu spódnicy jednej, którą mam. To zobaczycie. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ja ją troszkę odczyszczę i będzie jak nówka. Będzie po prostu idealna i do pracy, i na zakupy, bo można ją też tak właśnie przewiesić. Jest wygodna. Zmieszczą się tu różne torby na ciuchy. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz torba bardzo piękna, którą udało mi się kupić na Barskiej. Wszystkie te torby są z Barskiej, słuchajcie. Jedne są, ta jest akurat z tego vintage shopu na dole, a reszta jest ze sklepu górnego, czyli z tego zwykłego second handu. Piękna torba, zobaczcie, z brązowej skóry. Wymaga troszkę zapastowania, ale naprawdę niewiele. To jest nowa torebka, słuchajcie, nowiutka. Piękny kolor ma tu, taki fiolet wrzosowy, lawendowy trochę. No i nie dość, że ma te, patrzcie jaka ładna w środku, no, no nóweczka po prostu, nóweczka totalna, przesuper torebka, jak ktoś potrzebuje taką większą torbę, bo wydaje mi się, że tu się nawet zmieści A4, to przesuper, tu jest jeszcze jedna przegruda, o i tutaj widać, że ta torebka była bardziej niebieska trochę, widocznie to została może przeceniona albo po prostu została, bo ten kolor był wcześniej taki bardziej niebieski, a teraz został taki bardziej fiolet, który szczerze powiem Wam, bardziej mi się podoba. Więc dobrze, że ona się trochę przebarwiła, bo ten taki niebieski jak w środku niekoniecznie by pasował, a ten taki bardziej lawendowy kolor jest świetny. No w każdym razie, Globo, słuchajcie, Fair Trade. O, to super jeszcze, że Fair Trade. To zawsze, zawsze miło, jak jest coś uczciwie wytworzone. Też regulowany pasek, można też nosić ją w ten sposób, zobaczycie tam w stylówce, którą już wcześniej zrobiłam, tą torbę. No jest piękna, naprawdę piękna. No i teraz coś, co na pewno sobie zostawiam, bo od dawna szukałam fajnej małej torebeczki. Torebka taka ze skóry krokodylej, biała, ze skórki cała, super wykończona, tu ma takie bardzo ładne jeszcze zameczki. Zobaczcie, tu się zasuwa, tu ma taką kieszonkę. W środku Tony Guard. Widzicie? Bardzo ładnie wykończona, właśnie takim rypsem zielonym, butelkowym. I to jest vintage torebka jakaś. Piękny pleciony paseczek ma. No naprawdę jestem zachwycona tą torebką. Też zrobiłam już z nią stylówkę, co widzieliście w niedzielnym filmiku. O! Ojej, patrzcie, co tu się dzieje, jakiś huragan. A pogoda jest piękna, nic nie wskazuje na jakieś nawałnice. Także nie będę już się powtarzać ze stylówką, ale jestem bardzo zadowolona, bo bardzo potrzebowałam białej torebki. Czasem noszę jakieś białe rzeczy i wtedy właśnie przydałaby się taka torebeczka. Tym bardziej, że mam biały pleciony pasek. Dobra, no to teraz słuchajcie, poszliśmy już z akcesoriami, to teraz spódnice. Spódnice i bluzki Wam pokażę. Będę pokazywać. A dobra, najpierw bluzki w takim razie, bo będzie łatwiej mi tak w tej kolejności. Słuchajcie, super bluzka, trochę za duża na mnie, ale przepiękna. Silence and Noise. Patrzcie, taka marka. Rozmiar M. I to jest jedwab.
No piękna jest po prostu, patrzcie jaka jest urocza. Jest w stanie idealnym i ma taki bardzo ciekawy kolor, taki trochę jakby lekko oliwkowy krem. To nie jest kolor, że jest brudna, tylko ona ma taki kolor, taki kremowy, wpadający trochę w oliwkę, w taki lekki szary. Patrzcie jaką ma piękną tą falbanę. I tutaj przeczytałam na metce, że ta część, ta spodnia część falbany to jest poliester, natomiast wierzchnia falbana i cała bluzka są uszyte z jedwabiu naturalnego. To jest wszystko na metce. Piękne. Pokażę Wam tą bluzkę zaraz do spódnic, więc przejdę dalej. Druga bluzka jest zrobiona też częściowo z jedwabiu. I to jest taka bluzka na ramionczkach. To jest taka bluzka z rodzaju farbujących. Trzeba ją przepierać ręcznie, żeby sobie nie zafarbować prania. Bo to nawet widać po metce, zobaczcie. Metka jest zafarbowana. Po tym się poznaje. Jest już wyprana. 70% wiskozy, 30% jedwabiu, ale cudowny kolor ma. Koralowy, taki cynamonowy, jak ja to mówię, kolor. To jest, widzicie, to jest elastyczne, więc ona się będzie naprawdę fajnie układać. Zobaczycie też ją zaraz w stylówce. Śliczna. Tu jest rozciągliwa, tu ma taką gumkę. No i myślę, że ona spokojnie do rozmiaru L będzie. Naprawdę piękna bluzeczka. Może być to jakiś podkoszulek, może być to jako po prostu bluzka na lato. I naprawdę będzie wyglądać zjawiskowo, moim zdaniem. Mam nadzieję, że mi się uda ją do czegoś przymierzyć, co będzie pasować. Wydaje mi się, że do tej jednej ze spódnic będzie fajna, więc zaraz zobaczycie mnie w tym. A, jeszcze jedna bluzka, którą Wam od razu też pokażę ze spódnicą za chwilkę. Bluzka Frog Box. Patrzcie, jaka ciekawa bluzka z takimi orłami i z gwiazdami. Wygląda trochę jak z flagi amerykańskiej i jeszcze ma tutaj te modne frędzle. I co jest fajnego, oprócz koloru, który jest cudowny, ten taki wrzosowy fiolet, przepiękny, to jest super skład. Na mnie jest trochę za mała ta bluzka, ona ma bardzo wąskie rękawy, więc to jest bluzka na kogoś, kto raczej ma tutaj właśnie wąskie ramiona i takie węższe przedramiona. 68% jedwab, 32% len, że nie kłamie to, patrzcie. Super, i to czuć i w zapachu, bo to pachnie takim właśnie surowym jedwabiem. Ma specyficzny zapach jedwab. Jak sobie ktoś kupi, to możecie sobie powąchać, jak pachnie jedwab, bo właśnie taka surówka jedwabna, taka dzianina często pachnie jedwabiem. Piękny, piękny podkoszulek. Naprawdę jest prześliczny. Jeszcze ma tutaj takie detale firmowe. To jest bardzo fajna taka niszowa marka. Świetna jest ta bluzeczka, bardzo, bardzo wygodna ta dzianina, piękny kolor, także jak ktoś ma eskę i takie szczupłe ramiona, to Was zapraszam do kontaktu. Dobra, no to teraz te spódniczki, bo naprawdę przepiękne spódniczki kupiłam i pierwszą spódniczkę Wam pokażę od razu z tą bluzką śliczną, jedwabną do kompletu, King Louis. Tutaj jest przecięta metka, no nic nie poradzimy. 38 rozmiar, rzeczywiście jest minimalnie na mnie za... W pasie, oczywiście, że w pasie na mnie jest minimalnie za szeroka, ale jest piękna, no przepiękny krój, linia A. Minimalnie ma takie tu zaszewki zrobione, tylko tyle, żeby to się ładnie układało na dole. Ma kieszenie. Jestem zakochana w kolorystyce, po prostu zobaczcie, jakie to jest śliczne. I to jest bawełna bodajże, z tego co pamiętam. Już sprawdzę. Wiecie co? Nie wiem, albo mi zginęła metka, ale... no to jest, przepraszam Was. 100% bawełna, tak. Metka jest u góry, przy zamku. Przepiękne kolory. No naprawdę jest cudowna ta spódnica. No sami powiedzcie, czy nie. A drugą spódnicę mam bardzo podobną. Bardzo, bardzo podobną. Też do tej samej bluzki. Druga spódnica jest też vintage i też jest chyba z bawełny, już patrz, sprawdzimy, 100% bawełna, zobaczcie jaka stara metka tu jest, ale spódnica wygląda jak nowa, jest w super, super stanie i jest marki Hammer, bardzo fajna kopertowa spódnica, taka zakładana naokoło i też zobaczcie, piękne kolory, jak lubicie beże, to jest beż i taka lekka morelka. Taki troszkę też kolor khaki, śliczne kolory, naprawdę. I też ma kieszenie. I wygląda naprawdę też, moim zdaniem, super, superowo.
To może do podkoszulki przymierzę, ale nie, ta bluzka moim zdaniem będzie do wszystkiego tu pasować. Super te spódniczki, one są trochę podobne w stylu, tylko ta jest zapinana kopertowo. No i ostatnia spódniczka, którą przymierzę do tej jedwabnej, dzianinowej bluzki, to jest też rewelacyjna, słuchajcie, 100% wiskoza tym razem. Skinny sportswear i to też jest vintage spódnica. Właśnie z sklepu na Parskiej. Z vintage sklepu. Patrzcie, jaki piękny kolor czekoladowy, taki lekko różowawy odcień czekolady. No po prostu cudowna spódnica. Mi się bardzo podoba. Jest na mnie, kurczę, trochę za mała, słuchajcie, bo to jest M-ka bardziej. Za duża, Boże. Jest na mnie minimalnie za duża, ale to tylko ta guma, wiecie, ta guma, ja nie lubię, jak gumy mi odstają. Zobaczymy. Jeśli ktoś z Was się na nią pokusi, to się z nią rozstanę, ale no jest cudowna, przepiękna jest. A nie wiem, czemu ja się tak zachwycam tymi rzeczami, ale co zrobić, no, po prostu mi się podobają. Dobra, to były spódnice, trzy spódnice, teraz sukienki, oprócz tej, którą już widzicie na mnie, która jest rewelacyjna i ona jest z górnego sklepu na Parskiej i sobie ją związałam takim tutaj. Firmę Wam podam na ekranie. Czasem zapominam podać te marki, sorry. Jeżeli coś, to przypominajcie w komentarzach. Związałam sobie oczywiście krawatem, bo ostatnio uwielbiam wiązać krawaty jako paski. Są bardzo wdzięczne. No i sukienka jest piękna. No, moim zdaniem sukienka jest przepiękna. Jest z bawełny. Jest z dzianiny. Tutaj jest dość zabudowana. To ja nie bardzo lubię takie zabudowane, ale chyba nie wygląda najgorzej. Nie wiem, czy to jest do końca moja kolorystyka. Może troszkę za ciepły kolor ma dla mnie, ale jest bardzo wygodna. Bardzo fajna sukienka. Naprawdę bardzo fajna. Zobaczcie, tam w stylówce ją. Druga sukienka. I w zasadzie mam tylko dwie sukienki. A nie, przepraszam, mam trzy sukienki w tym holu. Jedna była nawet w przymierzalni. Ta sukienka jest trochę w stylu Old Money. Zobaczcie, taka marynarska. Piękna jest. Viva Maria. Vive Maria Forever. Z takim jakby tutaj wyszywanym logo, więc bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Taka trochę dla uczenniczki, może na początek roku dla jakiejś dziewczyny, dziewczynki, studentki. W grzecznym stylu, takie bardzo wdzięczne to jest. Naprawdę mega, mega kochana ta sukienka jest. I to jest wiskoza bardzo dobrej jakości, bardzo fajnie zrobiona. Dobra, idziemy dalej. Ostatnia sukienka teraz. Strasznie dużo tych rzeczy, dlatego staram się trochę szybciej. No i ta sukienka to jest cudo. Po prostu jest cudo. Widzieliście ją w przymierzalni. Ona ma z tyłu to wycięcie, bo tu metka jest też z tyłu. I słuchajcie, to jest Bitek Hyrand. Super firma. Patrzcie. Jedwab z wiskozą materiał, bo to jest ten mój ulubiony, ukochany materiał. Patrzcie, jakie ma cudne rękawy. W ogóle te rękawy są jakby takie podwójne. Szerokie. I to w ogóle jest taka tunika, że spokojnie ja też mogłabym to nosić jako taki oversize, taką luźną sukienkę, na przykład z jakimś też wywiązanym paskiem. Cudowna jest. Jestem zakochana. No piękny kolor też. Patrzcie na ten taki szary fiolet. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Szarość, ale z takim właśnie lekko fioletowym odcieniem. Love. Totalny, totalny zachwyt. Ja nie wiem, a ja uwielbiam właśnie takie rzeczy. Kocham. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i żakiety. No tak, pierwszy żakiet jest zupełnie nie na mnie. Też mierzyłam go w przymierzalni. Windsor, angielski żakiet z jedwabiu. Znaczy, to nie jest chyba 100% jedwab, ale już Wam mówię. 63 wiskoza, 37 jedwab. Acetatowa podszewka. Zobaczcie, jaki kolor cudowny dla ciepłej urody, dla na przykład jesieni. Ojejku, no przepiękny, długi żakiet, ale to będzie zdobycz. Jedwabny żakiet mam trzeci raz, ale nie mówię o takich tych narzutkach chińskich, tylko o takim żakiecie prawdziwym. Raz był taki cynamonowy, taki brązowawy. Miałam też ten kremowy, przepiękny i no i teraz ten pomarańczowy. Ojejku, naprawdę jest cudowny. Przymierzę go jeszcze raz. On jest na mnie na tyle za duży, że nie będę z nim robić stylówek. Ale no widzicie, sami widzicie, że no to jest na pewno na większy rozmiar, ale no jest zjawiskowy. Piękne guziki też z masy perłowej, takie jakby trochę obgryzane są te guziki, a to tak ma być. One są w takim stylu.
tutaj ma rozcięcia. Ach, bajeczka. Żakiet bajeczka, słuchajcie. No i następne dwa żakiety. Tu jest żakiet, którego przymierzenie będzie kosztowało mnie trochę poświęcenia, bo jest ciepły. Z aksamitu. To jest żakiet taki w stylu, ja to mówię, Wednesday Addams. Dosyć mroczny w kolorystyce, rozmiar 36. Ale zobaczcie, jaki cudowny kolor. Burgund, takie czerwone wino, ciemne, z takimi pięknymi kwiatuszkami na tle, różowymi, fioletowymi. Bardzo mi się podoba, będę go pewnie nosić, chyba że ktoś się zakocha. Jest przepiękny, przepiękny, z bawełny. No i teraz cudowny żakiet z Zary z lnu. Już mówię Wam całkowicie, jaki jest skład, tak dokładnie. 51% lnu, 49% wiskozy. Acetatowa podszewka. Jaki uroczy, zobaczcie. Też taki w stylu old money trochę, z takimi pięknymi guzikami na mankietach. To jest krótki żakiet i dopasowany. Bardziej taki crop żakiet, bo on jest ledwo poniżej pasa. Pięknie zrobiony. Tutaj ma takie, widzicie, takie haftki. I tu ma jeszcze wiązanie, ma taką stójkę. No jest naprawdę, jest przepiękny. To jest taki biały kremowy z szarymi paseczkami. A zobaczcie, jaki z tyłu jest. Teraz Wam pokażę tam w stylówce, która została nagrana wcześniej. Boski, boski, pięknie uszyty, bardzo misternie uszyty. Tego typu żakiety są w Zarze zawsze naprawdę drogie, więc super okazja. A też nie był jakiś bardzo tani, bo to było na tym nowym towarze na górze. Aha, no dobra, słuchajcie, to żakiety tyle. To teraz pokażę Wam kurtki. Kupiłam też kurtkę właśnie tam, Denim Hunter. I to jest, nie wiem co to jest za rozmiar, ale zobaczycie, jak sobie to mierzę. Kurtka jest taka, może przymierzę na sukienkę nawet. Kurtka jest z zamszu. Zamszowa skóra jest na mnie za duża. To jest bardziej L-ka, ale patrzcie, jaka super. Taka bluzo-kurtka, można to nosić, taka w formie koszuli jest to kurtka i ona ma tutaj, to co tu widzicie, że coś tak marszczy, to jest taki jakby drucik, który formuje tą kurtkę i sprawia, że ona jest też taka, ma taki specyficzny styl. To nie jest żadne tam odkształcenie, tylko to tak ma być. Piękna jest ta kurtka, jest jak nowa, naprawdę. I to jest skóra naturalna, zamsz skórzany. Długie ma na mnie rękawy, ona jest w ogóle za duża na mnie, więc to będzie najlepsze na L-kę, ale patrzcie na ten przepiękny kolor beżu, no po prostu śliczny kolor beżu, taki zimny beż właśnie. Więc to można używać właśnie w roli kurtki, ale ma formę koszuli. Jest przepiękna. Jestem naprawdę też zauroczona. Widzicie, ja się tak zachwycam, co ja bym innego mogła robić w życiu, jak zajmować się ciuchami, jak ja się tak zachwycam rzeczami. Jeszcze oczywiście tymi, które są naprawdę jakościowe, no nie, powiedzmy sobie szczerze, nie Shein, czy jakieś inne Barachło, czy tam Primark. Kolejna kurtka, też z Barskiej. To jest śliczna kurtka vintage ze skóry. W dotyku czuć, że to jest skóra naturalna. Niebieska, jeansowa, w kolorze jeansów w zasadzie. Ona jest taka, no widać, że jest vintage, bo jest, a w ogóle ona jest taka przecierana. Zobaczcie, to jest taki styl kurtki, że właśnie ona jest taka poprzecierana. W stylu, ja mówię, nie ramoneska, tylko taka w stylu. O, mam tu dzisiaj przygody, słuchajcie, z tym wiatrem. No, już drugi raz było zagrożenie. 7-Eleven, tak? Taka firma. Bardzo dobrym stanie kurtka, jak na vintage oczywiście. Świetny kolor, naprawdę świetny kolor. Nie wiem, czy jest sens do tego przymierzać, ale spróbuję. No i też jest ta kurtka na mnie za duża. To jest bardziej taka MKL-ka, to samo. Niby tu jest dość wąska, ale chyba na wyższą osobę i jednak chyba na M-kę. Tu są takie zapięcia. No nie, zdecydowanie jest ta kurtka na mnie za duża,
ale jest super. Mam już kilka kurtek skórzanych, także na jesień będzie fajny, fajny asortyment do wyboru kurtek, bo jest już kremowa w sklepie, brązowa, beżowa, taka mała i teraz te dwie kolejne. Także zapraszam Was oczywiście jak najbardziej, jak Was interesują kurtki skórzane na jesień. No i fajne kolory, naprawdę piękne kolory. Ten niebieski jest też przepiękny, taki do jeansów idealnie dobrany, bo to jest kolor jeansów w zasadzie. Kochani, to już wszystko okazuje się. Jakoś szybko to zeszło, ale pewnie filmik będzie długi, za co Was z góry przepraszam. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmiki. Nie wiem, jaki będzie kolejny filmik, to jest jeszcze na razie tajemnicą, bo mam na myśli różne stylówki, ale także i oczywiście hole lumpeksowe, więc to jest tymczasem niespodzianka i zapraszam Was już oczywiście na ten filmik, który będzie za kilka dni. Pozdrawiam Was też bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć!